bym parasolki nie wykorzystywała. Dla mnie parasolka burzy ten układ cały. Czyli mamy co? Wiązanie, tak? Element typowy dla tkaniny takiej tkanej niemal, tak? Wiązanie, przeplatanie, owijanie, tak? Owijanie kolejne. Przestrzenne to jeszcze nie jest bardzo, ale tworzy na pewno fakturę. Coś, co wystaje tak nieregularnie i jest nagromadzone. Jak można... Tak. Proszę teraz pomyśleć, jak eksponujemy i zrezygnować z elementów zbędnych. Elementy zbędne można... Rozrzuceniem kolorów. Tylko zdecydowałyśmy się na jeden. Akcenty kolorystyczne, gdyby rytm. Tak, na takie rozluźnienie, bo dzieci tego chcą również, nie słuchają tak cały czas, teraz to. To jest absolutny chaos, trudne do rady bez kontroli, natomiast to bardziej precyzyjne i dynamiczne rozłożenie tych basek. Tak, się zwijają, więc jest jedna w drugiej, na tym tle są różne odcienie tej komponowania. Naprawdę zaistnienia tego światła. Nie bać się. Znacie swoje dzieci dokładnie. Proszę zobaczyć. Już działanie jest zmienione i to jak intensywnie działa nasz... Nie, tylko masz 6 elementów. Tak? Chyba tak. Chyba nie. Siadamy jeszcze raz. Ostatni wysiłek. Dlatego mam problem, że to się wszystko miało. Czy już możemy przejść do kolejnego fragmentu? Tak. Pani Agnieszka, w którym miejscu? Nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Proszę dodać według... Myślę, że tu jest ta forma, co mnie tam są biedne. Tam też są pani. Tu. Może to jest 6 kawałków, a to jest